wyjmij watę z uszu i włóż sobie do paszczęki. To jest taka fraza, którą często powtarza się na różnego rodzaju grupach wsparcia, aby zachęcić zwłaszcza nowicjuszy, tych, którzy często mają taki odruch przysłuchiwania się poprzez pryzmat wielu ocen, rezerwy. Wyjmij watę z uszu. Po to Bóg dał ci uszy, żeby słuchać. I włóż je do ust. Powstrzymaj ten odruch, żeby się wymądrzać, żeby gadać. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, mówi dzisiaj Pan.